Tytuł kursu. Podstawowe zasady wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp. Moduł. Maska parafinowa i inne zabiegi pielęgnacyjne kończyn. Temat. Parafinowanie dłoni i stóp. Witam. W dzisiejszym materiale opowiem Państwu o metodzie parafinowej przy pielęgnacji dłoni i stóp. Rozpoczynając, powinienem na początku powiedzieć, czym jest parafina. Parafina jest to węglowodór nienasycony. Parafinę uzyskuje się w trakcie destylacji ropy naftowej. Pamiętaj, że parafina posiada dużą pojemność cieplną, a przy tym małe przewodnictwo. Do zabiegu parafinowania używa się białej, bezwonnej parafiny w stałym stanie z dodatkiem parafiny ciekłej w postaci oleju parafinowego w proporcjach 1 kg parafiny stałej na 20-50 g płynnej, co zwiększa jej plastyczność. Temperatura parafiny do zabiegu zanurzania kończyn powinna wahać się między 53 a 54 stopnie Celsjusza. Przeciwwskazania do zabiegu. Egzema, grzybica, wszystkie choroby skóry i paznokci, alergia na parafinę i jej pochodne, osteoporoza, świeże blizny, stopa cukrzycowa. Rozgrzana płynna parafina nawilża, wygładza, rozgrzewa i ujędrnia skórę. Zabieg parafinowania przynosi ulgę oraz poprawia wygląd zniszczonych i przesuszonych dłoni i stóp. Przed przystąpieniem do zabiegu parafinowania kończyn należy sprawdzić, czy klient nie wykazuje żadnych zaburzeń czucia ani żadnych przeciwwskazań do zabiegu. Należy też sprawdzić ciepłotę parafiny, aby nie oparzyć klienta. Sam zabieg zawsze przeprowadza się na skórę czystą oraz suchą. Należy uprzednio zdezynfekować dłonie i stopy, poddając je zabiegowi peelingu oraz, aby osiągnąć wzmocnione działanie parafiny, nałożyć maskę odżywczą. Zabieg powinien być stosowany minimum 3 razy w tygodniu. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.